Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Prawda futbolu, witam serdecznie. Jeszcze takiej prawdy futbolu nie było, ponieważ dziewczyny show mnie na kanale nie było. Katarzyna Kiedrzynek, witam Cię Kasiu. Paulina Dudek, witam Cię Paula. Prawda futbolu z Saint-Germain o futbolu kobiecym. Można by gadać godzinami, nieprawdaż? Myślę, że tak. Tak samo jak kobiety, żeby dużo rozmawiać, tak o piłce kobiecej można dużo mówić, tak? Wiadomo, że każdy ma różne opinie na ten temat, natomiast ja chcę zwolnić po tego właśnie... No jaka jest Wasza opinia na temat futbolu kobiecego? Znakomita. No właśnie, bo same gracie, prawda? A czy jesteście za tym, żeby dziewczynki grały w futbol? Zacznę od takiego pytania. Myślę, że tutaj takie pytanie w ogóle nie powinno zabrzmieć. Ja wiem, bo Wy jesteście zawodowymi piłkarkami, natomiast... Natomiast jak ktoś ma 6-letnią, 8-letnią, 10-letnią dziewczynkę, to powinien ją zaprowadzić na trening piłkarski? Oczywiście, jeżeli tego chce. Wiadomo, że nikogo nie można zmuszyć na siłę, natomiast to jest wybór dziecka, to jest wybór dziewczynki. Jeżeli będzie chciała, to ja nie widzę żadnych przeszkód, tak? Bo piłka nożna kobiet nikogo nie krzywdzi. No, oprócz może męskiej części publiczności czasami, bo nie szukamy się, taka jest prawda. Natomiast że co, że wkurza, tak? Że wkurza męską część? No, panowie, ewidentnie problem, mają kompleksy widocznie na ten temat, bo w wielu przypadkach dziewczyny są lepsze od mężczyzn, jeżeli chodzi o piłkę. Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś poziomie, nie wiem, piłkarzy Paris Saint-Germain, czy takiej właśnie seniorskiej, czy nawet naszej ekstraklasy, ale no wydaje mi się, że w wielu przypadkach przede wszystkim natury technicznej mogłybyśmy panów przewyższyć. No wiadomo, fizyka jest fizyką, tak? Fizycznością nigdy kobieta nie dorówna mężczyźnie, więc tutaj się nie ma co oszukiwać. Natomiast no taka jest prawda o obecnej piłce, że panowie jej zbytnio niestety nie mówią. Nie wiem, bo mam wrażenie, że ta piłka jest też coraz bardziej telewizyjna. Nawet w Polsce jednak teraz mecze są w telewizjach i jest publiczność. Z tego co wiem, to nasz szef w Polsacie Sport był raczej zadowolony z oglądalności meczów reprezentacji Polski. To nas to bardzo cieszy, bo wiele lat czekałyśmy na to, żeby nasze mecze były transmitowane. No widzisz, i stało się, Kasia. I stało się. Ja szczerze mówiąc nie wierzyłam w to kiedyś tam jeszcze wcześniej, że coś takiego może się przytrafić, tak? Bo wiadomo, że piłka kobieca idzie do przodu wszędzie, tylko nie u nas. A u nas idzie takimi maleńkimi kroczkami, że naprawdę tego się nie spodziewałam. Jestem bardzo miło zaskoczona i dziękuję tym osobom, które mają na to wpływ, tak? Bo dzięki temu więcej osób może nas zobaczyć, więcej osób może nas w jakiś sposób docenić jako kobiety grające w piłkę. No i pytaj dalej. Paula, a czy takim momentem bardzo ważnym dla rozwoju polskiej piłki kobiecej to jest kariera na pewno Kasi Kiedrzynek, to ona działa na wyobraźnię, babka, która jest czołową bramkarką świata, prawda, jest w mediach, ale Wasz złoty medal tej drużyny do lat 17 chyba też zadziałał na wyobraźnię, nie? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli miałabym ocenić, to może ten pierwszy taki rok było faktycznie głośno o tym sukcesie, ludzie się tym interesowali, zwłaszcza tak naprawdę nasza rodzina. Nam tak naprawdę przed... Ale nie tylko Wasza rodzina. No nie tylko, ale mówię zwłaszcza, bo właśnie do tego piję, że gdzieś tam przed osiągnięciem tego sukcesu wszyscy mówili, że osiągnijcie sukces, ta piłka kobieca pójdzie do przodu, bo tego sukcesu tak naprawdę potrzebujemy. No i był ten rok po tym sukcesie i tak naprawdę później wszystko ucichło. Ja osobiście myślę, że do kobiecej, jeżeli my chcemy mówić o jakimś tam progresie, jeżeli chodzi o polską piłkę kobiecą, to jest potrzebny sukces seniorskiej reprezentacji. Także no, aktualnie na to pracujemy, na tym się skupiamy, ale no, tak jak wspomniałam, ten sukces... Bo to jeszcze wygrana, bardziej zadziała na wyobraźnię, tak? Dokładnie, tak? Ta wygrana nasza w Mistrzostwach U17 no, niewiele zdziałała, bo taka jest prawda, że niewiele zdziałała. Kasia, mamy szansę na sukces w seniorskiej piłce kobiecej? My mamy szansę, tylko Wy nam dajcie tą szansę, tak? Dajcie nam szansę. Ale kto Wy? Wy, ludzie, nie wiem... Mediów? Media też, tak. Media. Też. Jeżeli będzie zainteresowanie mediów, będziemy miały więcej pieniążków na to, żeby się mogły się rozwijać, żeby kadra mogła się rozwijać, żebyśmy miały odpowiednie warunki do treningu, gdzie i tak mamy dobre, ale zawsze może być lepiej, tak? No znamy Twoje, jak to było z tą Bydgoszczą. No ale to wiesz, że... Ja też latam czasami na mecze Ligi Mistrzów, jak znaczy, to mówi prezes akurat, Boniek, low cost. To jest akurat taki, no nie,
niefortunny przypadek, tak? Trafiło się tak, robiło się to w mediach, wiadomo, że co nie wyjdzie kadrze, czy komukolwiek innemu, który gdzieś tam o kimś jest w jakiś tam sposób głośno, to się to odbije bardzo dużym echem, tak? I wiadomo, że owszem, zirytowało nas to i w jakiś sposób mogło nas sobie trącić, ale nie ma co szukać excuse'ów, jak powiedzieć po prostu, tłumaczenia, że ten mecz przegrał się przez to, tak? To jest akurat przypadek, no szkoda, że tak się stało, tak? Bo a dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby nie ten samolot, to może byśmy wygrały. To nie jest prawda. Stało się, jak się stało, samolot był opóźniony, był. To nie jest wina związku, tylko fajnie byłoby, jakby się na przykład mogę polecieć na te dwa dni wcześniej przed meczem, a nie dzień, tak? Bo wiadomo, że o tym już rozmawialiśmy, ten temat był poruszony. Ale myślę, że konsekwencje będą wyciągnięte, że to nie jest tak, że PZPN, w szczególności prezes Moniek, który lubi dobrą organizację, tak? To nie jest facet, który wydaje mi się, że lekceważy takie rzeczy. Nie lekceważy i niejednokrotnie nam to pokazał, tak? Bo pomagał nam w wielu kwestiach. Ja osobiście z nim rozmawiałam parę razy, prosząc go o pomoc w kwestii właśnie naszej kadry. No tak jak powiedziałam, to był przypadek, tak? Szkoda, że gdzieś tam, że szkoda, no odbiło się to naprawdę mocno. Z jednej strony dobrze, z jednej strony źle, bo wiadomo, jak się patrzy na pierwszego kobiecą, zaraz ludzie będą mówić, że czekałam wytłumaczeń w tym, że siedziałaś już 7 godzin na lotnisku i to w ogóle nie ma o czym mówić, to nie ma się w tym zagłębiać. Natomiast to mówię, przypadek, ale to chodzi o po prostu takie zwykłe detale, o których trzeba rozmawiać. A powiedz mi, bo teraz jest certyfikacja, PZPN przygotował certyfikację, w której jest tam brązowa, srebrna, złota gwiazdka dla Akademii Piłkarskich, ale żeby dostać złotą gwiazdkę, to w tej certyfikacji jest wymóg posiadania drużyny dziewczynek. Wiesz dlaczego to jest? Żeby napędzić właśnie koniunkturę, żeby te dziewczynki, które grają choćby w Pucharze Tymbarka, a zgłasza się mnóstwo, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dziewczynek, no później nie mają gdzie grać, jakby nie ma zorganizowanego takiego ruchu, jeśli chodzi o kluby, prawda? To was pewnie wkurza, jeśli chodzi o polski futbol. Wydaje mi się, że to jest podstawowa rzecz, tak, że rozwój tych właśnie małych dziewczynek od samego początku, kiedy on zaczynał grać, kiedy zaczynał się tym interesować. Od tego trzeba zacząć, tak? Bo wszyscy wymagają tego od nas, tak? Gdzie my tak naprawdę nie miałyśmy się gdzie szkolić. Nie wiem, jak Paulina, bo ja to zaczynałam z chłopcami, gdzie grałam w drużynie, w której nawet nie mogłam występować w turniejach, bo byłam dziewczynką. Tak. Więc tak to wyglądało, tak? Więc mówię, ja od siebie wymagam dużo, chcę jak najlepiej dla kadry, dla siebie, dla wszystkich wokół, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ale jeżeli oczekujemy jakiegokolwiek sukcesu, to też włóżmy wysiłek w rozwój tej piłki kobiecej, tak? Bo wiadomo, że nie wiem. Czy spodziewałabyś się, że kluby ekstraklasy będą miały kobiece drużyny? Ekstraklasy męskiej piłkarskiej, że powinny mieć też drużyny kobiece? Moim zdaniem to jest obowiązek. Obowiązek powinien być. Obowiązek, tak. No wiem, jak tu z Pauliną gramy we Francji, wiem, jak to wygląda. Każdy większy klub ma drużynę kobiet, tak? Która gra w pierwszej dywizji. A to są nawet w Niemczech, nie? No właśnie, nawet w Niemczech. No tylko Bayern, w Polsce, tak? Każdy widzi w tym biznes jakiegoś tam, jakieś tam strony, tak? I nie zawsze pieniędzy. Nie wiadomo, że tak, tak, bo chodzi też o wizerunek, chodzi o przyciągnięcie kobiet, prawda, do futbolu. No to też jest coś, co działa, prawda? To nie jest tak, że to musi być tu i teraz do zarobienia pieniądze, tylko chodzi o wizerunek, który też zadziała jakby na płeć piękną. Oczywiście, wizerunek, no i przede wszystkim, nie oszukujmy się, ale to nie są ogromne pieniądze, żeby stworzyć klub piłkarski. No wiadomo, że zbyt dużo z tego nie będzie, tak, bo nie oszukujmy się, ale my za wygranie, nie wiem, pewnie ty będziesz wiedziała, ile się dostaje pieniążków za wygranie Ekstraligi w Polsce, nie wiem, 40 tysięcy, czy tam 30? Koło 50 chyba teraz nieznacznie wzrosła ta stawka. Na zawodniczkę? Nie! Dobry żart, no. Taka prowokacja. Nie, to będzie tak w granicach 50 tysięcy, także... Przy podziale na sztab i na zawodniczki, no to jest tak naprawdę niewielka suma. Czego połowa pieniędzy przychodzi też na wyjazdy, niewyjazdy, obozy, Tak. No to już jest w zależności tak naprawdę od prezesa klubu, co on zadecyduje, co zrobić z tymi pieniędzmi. Tak. Słuchajcie, podwijam rękawy, bo nie kończymy na razie tego wywiadu. Chciałem was zapytać, jesteście zawodowymi piłkarkami. To jest coś, o czym marzyłyście? No, zacznę od młodszych. Jasne. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie. No, zaczynając grać, wiadomo, że to było takie troszeczkę granie amatorskie, tak, granie dla sprawienia sobie przyjemności, sobie, koleżankom zespołu, ale gdzieś tam w późniejszym etapie wiadomo, że pojawiło się coś takiego, że człowiek chciałoby się po prostu z tego żyć, tak? Chciałoby się zarobić na dom chociażby i mówię, te możliwości niestety
no nie czekałyby na mnie w Polsce, tak? Mhm. Czyli odłożenie tych pieniędzy chociażby na dom nie byłoby możliwe w Polsce i to się wiązało właśnie z wyjazdem za granicę, tak? Nie mówię, że tutaj jest rewelacja, ale w porównaniu do warunków polskiej ligi to jest znacząca różnica. Słuchajcie, ja tam biorę France Football i patrzę na te zarobki tych gwiazd męskich i patrzę sobie Paris Saint-Germain. Ja myślę, że nam to w ogóle ciężko w ogóle właśnie myśleć nawet. Bo wy jesteście Paris Saint-Germain, czyli w tym samym klubie, prawda? Ale no wiadomo, futbol kobiecy na razie rządzi się innymi prawami niż futbol męski. Nawet we Francji, nawet w Paris Saint-Germain. Tak jest. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o Francję, to te najlepsze zarobki to są w Lyonie. Nie wiem, ja tylko mi się rzuciło gdzieś tam w oczy, ale... Ada? Około 30 tysięcy euro. Różne plotki, tak, że Mendy Renard zarabia około 10 tysięcy euro. Ale to mówię, to jest naprawdę nie wie nikt, my też nie wiemy, więc tylko ona wie. 50 tysięcy euro miesięcznie? Tak. Tam gdzieś tam było, ale to mówię, to każda, nie wiem, jakieś większe wydarzenie, każdy pisze, porównuje te zarobki i wiadomo, że w każdej gazecie i każdego roku po prostu wygląda to inaczej, więc jasne. Nie wiem, komu to wierzyć i jak, fajnie, że mają. No dobra, ale wy też rozumiem, nie narzekacie, tak? Paryż to nie jest klub, który nawet piłkarkom płaci mało. Czy wiadomo, że tutaj już jest inny poziom treningu i profesjonalizmu i też zarobków, tak? To nie ma się oszukiwać, nie ma co porównywać się do zarobków w Polsce, bo to się nie jest celem. Natomiast wiadomo, no to co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że zarabiamy na tyle, na ile zrobimy. Ale się rozgadaliśmy o tej kasie, co? Kasa bardzo działa na wyobraźnię, nie? Działa na wyobraźnię. Działa. Wiadomo, że chciałoby się mieć więcej, tak? Bo fajnie było, żyłoby się lepiej, inaczej to wszystko wyglądało, ale my wydaje mi się, że w tym obecnie nie jesteśmy aż tak zachłonni. Bo po prostu to, co są panowie, zaszukujmy się, ale panowie no, bardzo patrzą na pieniądze. Owszem, my też, tak, ale my takich pieniędzy nie dostajemy. Cieszymy się z, nie wiem, z 1% ich zarobków, tak? Albo nawet nie procenta, nie wiem, aby się zaraz liczyć w miarę jedzenia. Tak, aby to się w miarę jedzenia. Natomiast, no mówię, ja osobiście cieszę się tym, że mogę grać w piłkę, tak? Bo w życiu nie sądziłam, znaczy wierzyłam to i wiedziałam o tym zawsze, że będę grała w piłkę i że będę grała na wysokim poziomie. Po prostu to wiedziałam nowego. Nie wiedziałam, czy mi się to uda, bo tak jak powiedziałam, ja zaczynałam grać z chłopcami, gdzie nie było klubu, powiedzmy, to znaczy były czarne sosnowy, czy jakieś takie właśnie drużyny, które grają właśnie nasze starsze koleżanki z kadry, no to ja o nich nie wiedziałam, tak? Nie było wtedy, znaczy był internet, wiadomo, ale ja go nie miałam, więc nie miałam się o tym dowiedzieć, tak? więc to mówię, można powiedzieć, że gdzieś tam to było 100 lat za murzynami, a to się nie ruszyło, tak? A teraz jest jak jest, trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo ludzie tego nie mają i my wydaje mi się, że właśnie w ten sposób podchodzimy bardziej niż właśnie pod względem takim, żeby patrzeć na pieniądze jeszcze wyższe i marzyć o tych największych zarobkach jak mężczyźni. Dopytam Cię, który masz kontrakt z Paris Saint-Germain? Ha, dobre pytanie. Trzeci. No widzisz. Ja wiem. Wiesz, Kasia, przystaliśmy po drugim. Bo wiesz, jak się przedłuża kontrakt, to można, wiesz... Tak, więcej, wiadomo, jakby... negocjacje trwały. No właśnie. A Paula, który masz kontrakt? Pierwszy rok jesteś. Ale co, jest szansa na podwyżkę? Ja mi się wydaje, że na pewno jest szansa. Spokojnie jeszcze. Spokojnie jeszcze czas. Tak jak Kasia wcześniej mówiła, jeszcze dużo może się zdarzyć. Teraz dopóki gram jest fajnie, cieszę się z tego bardzo. Robię wszystko w tym kierunku, żeby tak dalej było, ale są rzeczy, których no, my jako sportowcy jesteśmy w stanie przewidzieć. Zresztą ja też się już nieraz o tym przekonałam, także dmucham na zimne i najważniejsze, żeby być zdrowy. Paula, czy te mecze, które Kasia zagrała w Lidze Mistrzów, dwa razy była w finale Ligi Mistrzów, raz z Frankfurtem, raz z Olympique Lyon, przegrane finały, coś, co w ogóle działa na wyobraźnię, też byś chciała zagrać, nie tylko zagrać, wygrać finały. Nie, zdecydowanie. Ja zresztą miałam możliwość bycia na tym jednym z finałów z Frankfurtem, bo on był w Berlinie, także tak naprawdę nie... Pojechałeś zobaczyć mecz. Tak, dokładnie. Tego nie ma. Tylko, że 2-1 było? 2-1, tak. 2-1 i tam był chyba doliczony czas gry i tak się stało, że do toalety wyszłam. Tak. I tylko słyszałam właśnie okrzyki. Miałam nadzieję, że to jest bramka na 2-1 dla Paryża, no ale
Zresztą no, byliśmy na niemieckim stadionie, także domyślam się, że, ten, że ci ludzie, którzy tak krzyczą i gdzieś tam skandują, to cieszą się bardziej z bramki dla drużyny niemieckiej. I tak też później się okazało, jak wyszłam, to zobaczyłam na tablicy wynik 2-1, ale atmosfera tamtego dnia była naprawdę rewelacyjna i mówię, no człowiek, jeżeli jest tak blisko tego wydarzenia i ma okazję oglądać, to na swój sposób przeżywa to też sam. Także no, mam nadzieję, że będzie mi to dane. Kasia, ty przeżywałaś to na boisku. Jest coś szczególnego chyba, nie? Finał grać Ligi Mistrzów. Emocje nadzwyczajne, nie? Ale przegrać to chyba też ból straszny, nie? To znaczy, jak ten pierwszy finał uznam, przegrany finał uznałam jako wygrany, tak? Bo udało się dojść tak wysoko, zagrałam bardzo dobry mecz. Przegrałyśmy, ale no może był taki uśmiech przez łzy, bo płakałam dlatego, że przegrałam się na mecz, było blisko. Ale z drugiej strony cieszyłam się, że doszło do takiego momentu, że pokazałam niektórym ludziom, którzy bardzo nie wierzyli we mnie i nie wiem, stawiali wtedy w tym czasie kłódę pod nogi, że po prostu dam radę, tak? I pokażę im, jak to potrafi. Udało mi się, to szkoda, że przegrałyśmy. No wiadomo, że drugi finał był troszeczkę bardziej emocjonujący właśnie w tą złą stronę, bo wiadomo, bardzo dobry mecz z naszej strony, jako drużyny mój też i mistrzony karny, no zdarza się takie życie. No szkoda, tak? No wiadomo, że towarzyszyło to przez dłuższy czas, tak? Ciężko w ogóle było mi o tym mówić, no wiadomo, jak te dziennikarze pytali się cały czas. No wydaje mi się, że to bardzo wpłynęło na mnie, na moją psychikę, ale też bardzo mocno mnie wzmocniło, tak, bo był to moment najcięższy w moim życiu, nie miałam, tak, bo wiadomo, że spotkałam się z falą hejtu ogromnego, przeogromnego, gdzie ja hejterów uwielbiam i pozdrawiam serdecznie, bo dajecie mi siłę i w ogóle taką jeszcze większą motywację do pracy, żeby im jeszcze coś udowodnić. Natomiast wydaje mi się, że wtedy ludzie troszeczkę w jakiś sposób przeginali, było tego troszeczkę za dużo. Przeróżne kanały, które pisały, że mam antypodarkę spotkania, czy też takie rzeczy naprawdę bolały. Ale cieszę się i wiem, że teraz już jest tego silniejsza, o wiele silniejsza, bo te właśnie negatywne sytuacje w sporcie zazwyczaj wyprowadzają nas na dobrą drogę, ale trzeba tego po prostu bawić. Wiesz, w męskim futbolu też Kuba Błaszczykowski też musi żyć do końca świata z tym karnym, który nie strzelił w ćwierćfinale Euro, prawda? To znaczy, nie ma co się oczekiwać, że my też mieliśmy szczęście, no to był któryś z rzędu, który wygraliśmy z karnych, tak? No to może kiedyś to szczęście się kończy, tak? Nie udało się obronić nic Łukaszowi Wawrzynowskiego, który może mieć też do siebie jakieś tam, nie wiem, pretensje, że po prostu nie obronił żadnego karnego. No zaraz się, ja teraz wiem o tym, że... Łukasz uronił łzę, pamiętasz, w studiu Polsatu? Tak, on przynajmniej trafił w bramkę Kuba Błaszczykowski, ja nie trafiłam. Tam piętą gdzieś obok słupka. Piętą! No bo tak to wyglądało i tak teraz jak sobie czasami się powiem śmieć teraz z tego, teraz na szczęście mogę, że no po prostu, no mówię, podziwiam go, że on trafił, też w bramkę, robisz obrony, ja nawet w bramkę nie trafiłam, ale w piłkę trafiłam, to też było dobre. Kasia, a właśnie, Fabiański czy Szczęsny? Szczęsny jest, Szczęsny, tak? Fabiański. Słubice. Ale słuchajcie, bo to jest wielki spór, który jest... Rozumiem, że też przyglądacie się takiemu sporowi, bo ty mówisz Szczęsny. Szczęsny przez swój mega talent, a ja ci mówię Fabiański przez to, że jest regularny, prawda? A Szczęsny jednak czasami... No, zabrakło mu szczęścia parę razy. Ja myślę, że też może być kwestia doświadczenia, tak? No, to wiadomo. Ciężko powiedzieć, czasami młodzi no zawodnicy... Właśnie, jesteś młoda, to wchodzisz do składu i mówisz, przepraszam, posuń się koleżanko, bo ja tu chcę grać. Nie, wiadomo, że, no, może to też, ja myślę, że to też nie do końca tak jest, bo czasami doświadczony zawodnik popełnia takie błędy, które nawet można powiedzieć, że powinny się zdarzać zawodnikom mniej doświadczonych, tak? Czyli myślę, że to też, ja tak akurat powiedziałam, że to jest doświadczenie, ale no... Moim zdaniem nie ma co patrzeć na doświadczenie też czasami. Oczywiście oprócz niczego Buffona, ponieważ on to jest, wiadomo, to nie ma o czym mówić, tak, klasa światowa. Natomiast, czy to jest taki wzór dla ciebie? Tak, natomiast ja mam wiele wzorów, każdy bramkarz jest wzorem. Ja jestem taką osobą, taką zawodniczką, która czerpie od ludzi po prostu jakieś tam wzorce, zachowania w bramce, tak samo wierzę tutaj, jak mu idą, tak, zawsze gdzieś tam go... oglądałam całe życie, czasem teraz nawet przed ważnymi meczami włączę sobie wideo z jego właśnie finału Ligi Mistrzów z Milanem. Z każdego można czerpać dobre rzeczy, tak? I wydaje mi się, że tutaj mówienie o sobie o bramkarzach w kwestii doświadczenia, to wydaje mi się, że tak właściwie to chyba nie ma większego znaczenia, bo każdy może powiedzieć błąd i doświadczony bramkarz, i ten młody. A nie jest tak, że bramkarz pewne bramki musi puścić? Wydaje mi się, że na pewno, że tak samo... Że wiesz, że przez to, że puści, to później jest szansa mniejsza na popełnienie błędu. No, wydaje mi się, że
to nie chodzi o opuszczenie jakiejś tam bramki, tak, bo nie błędu. Każdy popełni ten błąd kiedyś tam, prędzej czy później, tak? I tak samo, no mówię, bramka to jest zbyt specyficzna. Tutaj, jeżeli my popełnimy błąd, no to już nas skreślają, tak? Zobaczmy na Furiusa, bramkarza Liverpoolu w finale Ligi Mistrzów, Mistrzów byłoby ciężko. Zobaczmy. Makariusz strasznie cierpienie. Makariusz, tak, ma 25 lat i tak się zastanawiam, czy on się... Został zjedzony przez świat moim zdaniem i to było po prostu nie fair moim zdaniem, bo każdy ma prawo powiedzieć błędy. Owszem, to był taki mecz, że każdy powiedział, że nie może. Owszem, może, to jest człowiek. Jasne. Paula, a ty masz jakiś wzorzec obrońcy, który byś powiedziała, że podoba ci się? Znaczy, wiadomo, na pewno to taka czołówka europejska, światowa, bo czy Sergio Ramos, czy... No Sergio Ramos załatwił Kariusa, nie? Tam z łokcia go potraktował, podobno w szansu. Tak, bo to było tak w finale, że właśnie tak. Ale czy Thiago Silva, czy Martinez, także no jest kogo podpatrywać. Ja się tylko cieszę, że to tak naprawdę jest wszystko na miejscu, tak? Czyli tak naprawdę zabieram bilet i lecę na Parc des Princes. Także no super sprawa, tak jak mówię, jest się od kogo uczyć. Nic tylko grać. Co ugrać jeszcze w życiu? Kasia, jakie są twoje marzenia? Marzenia? Wiadomo, że wygranie Ligi Mistrzów, awansowanie gdzieś z reprezentacją z Europy, teraz będą przed nami, mamy wielkie szanse, bo dwie drużyny z grupy awansują. Chciałabym gdzieś awansować i coś wygrać, o, tak powiem. Czyli gdzieś awansować z kadrą, a coś wygrać z klubem. Okej. Okay. A Paula? No, ja tak podobnie jak Kasia, tak? No. Nic więcej tak naprawdę nie wiem, gdzie bym mogła jeszcze wygrać, chyba że na loterii w Totka. Nie, wiadomo, no w tamtym roku już tak naprawdę finał Pucharu Francji, ale to wiadomo, że byłam, ale mimo wszystko przyszło to troszeczkę bokiem, bo nie miałam możliwości być na boisku, zagrać ani minuty w tym finale, mimo wszystko dostałam medal. Mam nadzieję, że w tym roku będę mogła. Kasia! Będę miała możliwość. Polką jest będzie do mnie Kasia. Kasia? Mam nadzieję, że z francuski, tak? Nie, coś tutaj jakimś, się nie wiem, tutaj taki... jakiś... Albo ja coś powiesz, że już zaczynam mówić po francusku. Już powoli zaczynam, że ja spokojnie, przyjęzyczyłaś się. Nie, no mówię, mam nadzieję, że uda mi się zagrać się w tym finale, że razem z drużyną zdobędziemy i Mistrzostwo Francji, i Puchar Francji, i jak najdalej uda nam się dojść się. Słuchajcie, jak ten materiał oglądają dziewczynki w Polsce, grające, zaczynające grać w piłkę, to co byście im powiedziały? Czy ja już powiedziałam to nawet w którymś wywiadzie, ale teraz powiem to tutaj, że dla mnie najważniejsze, może to jest takie banalne, ale ta ciężka praca i takie pójście pod prąd, bo czasami jest czyli tak, gra że... gra w piłkę jest jednak pójściem pod prąd, jest tak? Pójściem pod prąd, zdecydowanie. Tym bardziej, że dla nas, dla piłkarek, które grają w Polsce, bo często jest tak, że piłkarki, które wyróżniają się swoimi umiejętnościami, dla mnie to jest troszeczkę takie pójście na łatwiznę. No nie szukają dalszego rozwoju, tak? Mówiąc dalszego rozwoju, mam na myśli już ten wyjazd za granicę, bo tak naprawdę wszystko, co miały do osiągnięcia, co mogły osiągnąć, już osiągnęły, a mimo to zostają w Polsce, trzymają się tego tak naprawdę co znane, a nie szukają tej ścieżki rozwoju. I dla mnie to jest takie właśnie pójście troszeczkę pod prąd, tak? Zmiana otoczenia, zmiana ligi, zmiana kraju. To jest, dla mnie to jest kluczowe, jeżeli chcemy mówić o sukcesie reprezentacji. Jasne. A ty, Kasia, co byś radziła młodym dziewczynom? Dziewczynkom jeszcze na przykład zaczynającym. Takiej determinacji, jakiej ty masz? Wydaje mi się, że... To, co powiedziałam, było mądre. Tak, więc bardzo mądre. Nie, no to, co powiedziała Paulina, wiadomo, że tutaj trzeba iść właśnie ścieżkami, nie patrzeć na wszystkie, na opinie, nikogo z zewnątrz, bo my będziemy patrzeć na innych, słuchać oczywiście tych negatywnych opinii, tak, że... No tak jak ja miałam, tak, że nie ma szans, że jak to ty pójdziesz sama, tak ja wyjadę i dam sobie radę. Tak i wyjechałam i dam sobie radę. Jestem tu 6 sezon już, bo nie dobrze liczę, pewnie się machnęłam, ale chyba 5 lat już 6 sezon, bo ja się nie mylę. Dlatego trzeba iść za marzeniami, nie ma się czego bać. Tak sama Paulina powiedziała, nie można stanąć w strefie komfortu i próbować po prostu iść tam. No po prostu iść dalej i rozwijać się. Dziewczyny, widzę, że realizujecie swoje marzenia. Ja wam marzę turnieju z reprezentacją Polski. To była prawda. To jest prawda, prawda futbolu. Prawda.
Słuchajcie, takiej prawdy jeszcze nie było. Prawda futbolu z Saint-Germain, z polskimi piłkarkami, które realizują swoje marzenia. Katarzyna Kiedrzynek, bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo. Paulina Dudek, bardzo dziękuję, Paula. Nie można się nudzić z nimi.